Wrocławska judaistyka kojarzy mi się z uporem, z ogromną ilością włożonej pracy, z odrobiną szczęścia, ale przede wszystkim z wizją, która krok po kroku była realizowana i udało się ją zrealizować. Kiedy sobie przypominam początki, a poprzez przyjacielskie stosunki z niektórymi osobami, które jakoś były w to zaangażowane, to i ja byłam zaangażowana w powstawanie tego wydziału i widziałam od początku, jak to wyglądało. Wydawało się, że to jest nierealne i że to będzie coś, co będzie jakąś małą, ekscentryczną dobudóweczką do czegoś. Powstała instytucja, ale przede wszystkim instytucja, która się umiała i pięknie zakorzeniła i stworzyła sobie miejsce do tego, żeby istnieć. I dzisiaj, kiedy przyszłam na ten cudowny jubileusz, to przyznam szczerze, że byłam dumna z tego, że wchodzę w ściany, do budynku, do miejsca, które jest tak wyraźnie zauważalne na mapie Wrocławia, o którym opowiadam wszystkim, kiedy tylko wyjadę gdzieś i z którego jestem autentycznie dumna. Słuchając dzisiejszych wystąpień, zdawałam sobie sprawę z tego też, jak wielu rzeczy nie byłam świadoma, jak to wszystko powstawało. Na przykład nie byłam świadoma tego pierwszego naboru, który brzmi dzisiaj już anegdotycznie, ale tych 160 osób, młodych osób, które wybiera się, żeby studiować coś, co jakoś nie do końca jeszcze było w tamtych czasach zdefiniowane, właściwie nie wiadomo było, co się będzie działo. No dzisiaj po latach robi ogromne wrażenie. Jestem dumna z wrocławskiej judaistyki, mimo że nigdy tutaj nie uczestniczyłam w żadnych zajęciach, ani no nie wiem, nie studiowałam, nie uczyłam i tak dalej, to czuję, że to jest też mój wydział.